w dzisiejszej parszy Bo czytamy o pierwsza mitzwa nadana dla żydowskiego narodu jeszcze będąc w Egiptu. Mitzwa związana z Kiddusha Chodesh, poświęceni miesiąca, czyli o, w jaki sposób będziemy widzieli, że mamy nowy miesiąc, co wtedy powinniśmy robić i tak dalej. I można zrozumieć, że jeżeli to, ta jest naprawdę pierwsza mitzwa, którą dostaliśmy, to nie jest przypadkowo, to jest kluczowa rzecz. Co jest tak kluczowe i podstawowe i główne właśnie w tej mitzwie inaczej niż w innych mitzwach? To można będzie to zrozumieć, to co jest na podstawie to, co jest napisane w Midrash Tanchuma, że cel Bogiem w stworzeniu tego świata, bo on miał taki chęć, żeby mieć właśnie dom tu na tym niski duchowy świat. Innymi słowami, on chce, żeby jego świętość spoczywa się tu. Dlatego też Alter Rebbe w Tania tłumaczy, że to jest powód, dlaczego większość mitzwy są związane z działaniem fizycznym. Bo dzięki tej działaniu przeniesiemy właśnie do bardzo dolnych miejscach świętości boskim. Do nas, do naszego ciała, nawet do naszej złej skłonności, do artykułów fizycznych, które używamy wykonując mitzwę. W ogóle, jeśli chodzi o świat, to żeby opisać dwóch kluczowych rzeczy, które robią z tego świata, że on był ten światem, to są dwa rzeczy, które jego ograniczają. Jest to czas i miejsce. Czas to znaczy, że jesteśmy ograniczeni w czasem, jeżeli żyjemy dzisiaj, nie żyjemy wczoraj, jeżeli nie doszliśmy do jutra, to jeszcze nie jest jutro, jest to ograniczenie czas przyszły, czas przeszły i teraźniejsze. I też miejsce, jeżeli jesteśmy w Warszawie, to nie jesteśmy w Jerozolimie. Co Bóg na przykład takie ograniczenie nie ma i stworzył te ograniczenie po to, żeby stworzyć tego świata. I na podstawie tego będzie rozumiałe, że pierwsze stworzenie, to jest taka duchowa stworzenie, czasem. Tak jest napisane, że zanim świat został stworzony, to czas został stworzony. W związku z tym, jak my będziemy chcieli poświęcić cała przyroda po to, żeby Bóg mógłby tu spoczywać, zaczynamy od początku, a początek jest czasem. Dlatego pierwsza mitzwa jest związana właśnie z poświęceniem miesiąca.